Ten zawodnik skupia dziś szczególną uwagę. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Witamy się z Państwem serdecznie ze stadionu Mewa Arena w Moguncji. Pada deszcz, trudne warunki do gry. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Mainz zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Fraj, udane wejście w przeciwnika. Demirbay. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Mamy informację, że na Borussia Park padła właśnie bramka. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Gladbach. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami pierwszy kwadrans meczu. Bardzo dziękujemy. No i strata. Adama Traore kontynuuje akcję. Florian Wirtz. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Musi teraz coś zrobić. Robi się coraz groźniej. Czy trafi do siatki? Broni, ale piłka wciąż w grze. Sędzia przerywa tę akcję. Mamy spalonego. Dobrze, teraz mija rywala. Będzie strzał, uwaga! Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. No i mamy bramkę po tak fatalnej pomyłce. No nie, tak grać nie można. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Mamy gola na Volkswagen Arena, jak przed chwilą nas poinformowano. Tak jest. Mamy... Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Aptekarze tracą piłkę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki.
Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Longle. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Dostaliśmy wiadomość, że padł właśnie gol na Borussia Park. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Augsburga. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Na zegarze 53. minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Czy zdoła to wykorzystać? Gol, proszę Państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Na razie 2-0. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Teraz dobrze, ma miejsce. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Piłka teraz przy nodze Korei. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. I zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali, a teraz to nie w uściskach kolegów z drużyny. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. A zatem trzeba... Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. I po tej bramce jest 4-0. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję, lepiej było to rozegrać. No to już chyba przyjezdnym nic nie może zaszkodzić. Wyraźnie dominują. Poprosimy Cię, Jacku, o parę słów na temat ich gry. Nie sądzę, żeby Bayern wypuścił zwycięstwo z rąk. Do końca zostało niewiele czasu. Grają dziś wspaniale, rywale nie mają nic do powiedzenia. Żeby tego nie wygrać, musieliby chyba zejść z boiska. Ma wsparcie, by to rozegrać. Korea ma piłkę. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. O, i to był książkowy odbiór piłki. To jest koniec meczu, a Bayer Leverkusen inkasuje komplet punktów.
No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.